Tabaluga, dzielny Tabaluga, zuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały Tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Smoki nie płaczą. Doskonale, Tabalugo! Idzie ci lepiej niż kiedykolwiek! Spróbuj może zrobić beczkę w lewo! Proszę bardzo! A teraz powoli beczka w prawo. To dziecinnie łatwe, Miluniu. Zobacz lepiej, co sam wymyśliłem. Nie czas jeszcze na akrobację. Musisz najpierw opanować podstawy latania. Mam je w małym palcu. Ćwiczę już przecież od samego rana. Pozwól, że pokażę ci trudniejszą ewolucję. Tabalugo! Zrobię potrójną pętlę. To dla mnie pestka. Nie! Ani się wasz! Przykro mi, nic nie słyszę. Jedna pętla, teraz druga. Kończę drugą i wchodzę w trzeł. O! Tabalugo! Nic ci nie jest. Odezwij się. No powiedz coś. Ojej, mój nos. Boli cię tylko nos? Musisz być chyba bardzo ciężko ranny, skoro tak płaczesz. Nie jestem ranny i wcale nie płaczę. Smoki nie płaczą. Ale tobie się to zdarzyło. Nie odróżniasz kataru siedmego od łez? Musiałem połknąć podczas lotu jakiś pyłek. Przecież widzisz, że nie płaczę. Przepraszam, nie wiedziałam, że jesteś taki wrażliwy. Ja też cię przepraszam, że wpadłem w złość. Nie powinienem był robić tej potrójnej pętli. No pewnie, przecież ci mówiłam. Ale za to podwójną mam opanowaną. A może chciałabyś polatać ze mną? No, jeśli mnie poprosisz. Chodź, zobaczysz, jak będzie przyjemnie. Zrobimy sobie wycieczkę do dżungli. To będzie przygoda. Pomyślę. Polecisz pierwszą klasą. No to zgoda. Lądujemy na tej polanie. Jaki niezwykły kwiat. Prawda, że piękny? He? Ojej! On gryzie! A zobacz tamten krzew. Ale zabawa! Bujamy się? Ale znaleźliśmy fantastyczne miejsce. Na piknik. Właśnie, tylko że wśród tych dziwnych roślin nie widzę żadnych zwyczajnych warzyw. Ani pestek słonecznika.
Znasz ten owoc? Jeżeli okaże się tak smaczny, jak pachnie, będziemy mieli ucztę. Spróbuj. Dziękuję. Jadam tylko nasiona. Żałuj, mówię ci, nie wiesz, co tracisz. Pyszny owoc. Chyba zjem jeszcze kawałek. Tak się objadłam, że chyba już nie dam rady się ruszyć. Co to było? Tygrys czy Lampard? Nie, samolot Arktosa. O, tak, tego właśnie szukałem. Miałem szczęście. Arktos z pewnością mnie wynagrodzi, gdy mu przywiozę to do Mrożnogrodu. Nie myśl sobie, że tak łatwo się poddamy. Nie dostaniesz nas bez walki. Przestraszyłeś mnie. Nie wiedziałem nawet, że tu jesteś. To po kogo tu przyleciałeś? W imieniu Arktosa Wspaniałego konfiskuję wszystkie te owoce. Nie wolno ci! A co zostanie dla nas? Figa z makiem. Przechłodzone podniebienia Arktosa złaknione jest nowych podniebień. Te owoce należą do wszystkich! Nie tylko do jakiegoś głupiego bałwana! Nie martw się, Miluniu. To drzewo nie przepadło na zawsze. Mamy kilka jego nasion, z których wyrosną nowe drzewa. Czy nie mogłabyś śnić odrobinę ciszej? Wodospad. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mówiła przez sen. Zginiesz. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, będziesz musiała z tym zaczekać do rana. No, już jest. Czyżbyś zamierzał wydać wielkie przyjęcie, Arktosie? Największe. Będą smakołyki z 7 kontynentów, najlepsze potrawy wszystkich kuchni świata, desery i owoce z egzotycznych wysp. Imponujące. A jakie osobistości zaprosiłeś? Żadnych osobistości, ty ptasi muszczku! Będę tylko ja! Mogłem się domyślić. Spójrzmy na menu. Kaczka w pomarańczach, sznycel po wiedeńsku, kawior. Ale nie, zacznę jak zwykle od deseru, jak umiem! Śmielę się polecić waszej oziębłości najnowszy przebój szefa kuchni. Czekoladową górę lodową w obłoku ze śmietanki i leśnego zielonego melona. Tak, tak, chętnie skosztuję. Szef tworzy same słodkie arcydzieła. Bezsprzecznie arcydzieło. Owoce, pycha, palce lizać. Odnieś to zaraz do kuchni i wyrzuć lody. A, przynieś mi za to całą miskę tych leśnych, zielonych melonów. Niebo w gębie. Nie przełknę już nic więcej. Patrz, Jakubie, jak się obżarłem. Muszę chociaż parę minut poleżeć. Miluniu! Zbudź się wreszcie, śpiochu. Przyniosłem ci śniadanie. Miluniu, czy coś jest nie w porządku? Miluniu! Zabierz stąd to jedzenie. Nie mogę na nie patrzeć. Musi być bardzo chora. Trzeba natychmiast sprowadzić pomoc. Grzebciu! Bzyku! Coś się stało Miluni. Nie wiem, czemu w ogóle nie wstaje i nie chce... Nie może jeść marchewki. Co? Lećmy do niej. Sprawdź, jaki ma nosek. Suchy i gorący. Myślę, że...
To już koniec ze mną. Och, nie pleć głupstw, malutka. Daleko ci do tego. Przeżyjemy wspólnie jeszcze niejedną wspaniałą przygodę. Ja ci to mówię. Miluniu, Miluniu. Dzień dobry, wasza oziębłość. Pora na śniadanie. Nowy dzień zaczynamy jak zwykle od zimnej przekąski. Dziś lody waniliowo-pistacjowe z mnóstwem soczystych, zielonych kawałków egzotycznego leśnego melona. Jakubie, czuję się jakoś dziwnie. Nie mogę się ruszyć. Słabo mi. Ledwie oddycham. Pewno z gorąca. Może łyżeczkę lodów dla ochłody? Tylko nie to. Zabierz mi to sprzed oczu. Na widok jedzenia robi mi się niedobrze. O, Arktos się topi. O. A więc mówisz, że Milunia jadła zielone owoce? I to dużo. Nie przychodzi mi na myśl nic innego, co mogłoby jej zaszkodzić. Nic dziwnego, że się źle czuje. Od tych owoców można umrzeć. Właśnie zdradliwy owoc zielonego drzewa alarkonowego wywołał u Miluni zieloną gorączkę tropikalną. To straszna choroba. Czym się ją leczy? Jest na nią tylko jedno lekarstwo. Lód. Milunię trzeba obłożyć lodem. I to natychmiast. Jedynie lód zdoła obniżyć tę straszliwą gorączkę i pomóc ciału pokonać śmiertelną truciznę. Lecz musisz działać szybko, Tabalugo. Liczy się każda minuta. Już lecę! Jest jeszcze dla Miluni ratunek. Ja ale potrzebny jest lód. Dla mnie to proste. Machnę dwa razy skrzydłami i będę w krainie lodu. Właśnie. Właśnie. My też polecimy. Przyniesiemy mnóstwo lodu. Tak, na pewno. Pomożemy wam. Tabalugo, na nas także możesz liczyć. Na co więc czekamy? Lecimy. Lecimy. Pośpieszcie się, o! Dzięki, przyjacielu. Wiem, że się starałeś. Wybacz mi, Miluniu. Próbowałem. Nie możesz umrzeć, Miluniu. Nie możesz. Jesteś mi tak bliska. Co ja bym zrobił bez ciebie? Tabalugo, tak, tak bardzo cię kocham. Szybko! Łapcie wodę w wiadra i wstawcie do zamrażarki. Może jeszcze odzyska formę. A wy dwaj pomóżcie mi podnieść resztki jego wspaniałej lodowości. Morderca! Chciał mnie otruć! Deser! Deser! Słyszeliście? Jego monarsza mroźność chce jeść najwyraźniej, wraca do zdrowia. Szefie kuchni, biegnij po lody i owoce. Nie będę nic jadł. Nie widzicie, że niknę w oczach? Istotnie to nie jest oznaka zdrowia. Wasza białość wygląda bladą, nawet jak na bałwana. To nie jest powód do śmiechu. Tak, to prawda, zwłaszcza dla ciebie, Jakubie. Co masz na myśli? No cóż, jeśli jego cesarska płynność wróci do formy, twoja pozycja najpewniej znacznie się pogorszy. Nie mam doprawdy cienia wątpliwości, że Arktos okrutnie ukaże osobę odpowiedzialną za jego zatrucie. Ale ja nie mam z tym nic wspólnego. To wina tego głupiego smoka i tej pyskatej Miluni, jego przyjaciółki. Ona zjadła tyle owoców, że pomyślałem sobie, że skoro jej nie zaszkodziły, nie zaszkodzą i memu wielkiemu, cudownemu, łaskawemu władcy. A więc to tak. No cóż, pozostaw mnie na chwilę samego, a zobaczę, jak mógłbym pomóc. Dziękuję ci za twoją życzliwość. Dziękuję, dziękuję. Tabalugo, Tabalugo, Miluni, coraz bardziej rośnie gorączka. Musimy szybko coś zrobić. Masz rację. Jedno zrobić możemy na pewno.
Skoro nie udało się donieść lodu tutaj, trzeba zanieść Milunię do Krainy Lodu. Szybko, pomóżcie mi. Nie powinieneś tam lecieć samotnie. A więc Milunia i Arktos cierpią na tę samą chorobę. Bądź dzielna, Kruszynko. Wkrótce poczujesz się lepiej. Pomoc jest już blisko. To przyniesie ci ulgę. Wszystko tu jest takie białe i piękne. Czy ja już umarłam? Nie, 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 nie. Jak najbardziej żyjesz. Chorowałaś, Miluniu, ale już wracasz do zdrowia. Ale z tobą coś za to kiepsko. Przejdzie mi. To tylko zwykłe przeziębienie. Jednak lepiej wracajmy do domu. Ciepło naszej jaskini obojgu nam dobrze zrobi. No już, możemy lecieć. Musimy najpierw dostać się do doliny, ale tym razem na pewno wystartuje. Ojej, to przeze mnie. Jestem dla ciebie zbyt wielkim ciężarem. Nie przejmuj się, to chwilowe. Coś poradzimy. Przyjacielu, zbytnio osłabłem, żeby zanieść Milunię do doliny. Mógłbyś ją zabrać? Tak, ale co będzie z tobą? Nie martwcie się. Posiedzę chwilkę, trochę odsapnę i zaraz polecę za wami. Jesteś pewien, że będziesz mógł lecieć? Nie przejmuj się, przyjacielu. Dam sobie radę. Przenieś Milunię w bezpieczne miejsce. Prawdę mówiąc, nic nie wskazuje na to, by jego bałwaniastamość miał znowu być sobą. Alarm! Alarm! W Groźnogrodzie pojawił się smok! Za pozwoleniem. Nasz lodowy władca topnieje. Życie uchodzi z niego wiadro za wiadrem, a ty martwisz się tylko o. Powiedziałeś smok? Tak, panie. Widziano go na zachodnich polach śnieżnych. O, tego nam tylko brakowało. Jeden potwór leży na łożu śmierci, a ten drugi na nas napada. Pewnie chce nam odpłacić za całe zło, jakie mu wyrządziliśmy, a jego błotnisty majestat nie jest przecież w stanie nas obronić. Och, wybiła nasza godzina, to koniec. Weź się w garść, Jakubie, i pomyśl. Nie dostrzegasz wielkiej szansy dla siebie? Możesz ocalić życie swemu panu. To? Naturalnie. Zaraz ci powiem jak. Wsiądziesz do arktoplanu i polecisz do Tabaluki. Sęp pokaże ci, gdzie go znaleźć. Gdy już będziesz na miejscu, zapakujesz Tabalugę do arktoplanu i odstawisz do Rajskiej Doliny. Co takiego? A czemu to? Ponieważ, mój nielotny przyjacielu, właśnie Tabaluga zna jedyny środek mogący uleczyć twego pana. Lecz, żeby ci go zdradził, musisz najpierw, jak sądzę, zawieźć go do Rajskiej Doliny. Chyba, że chcesz czekać, aż twój pan całkiem się rozpłynie. Ruszamy, ruszamy. Mamy go. A więc witaj, smoku. Czego sobie życzysz? Chciałem cię przeprosić za tamto drzewo wczoraj. To nie był mój pomysł, po prostu wypełniałem rozkaz. W porządku, ale chyba nie przyleciałeś tu, żeby mnie przepraszać. Nie, nie. Mam polecenie zabrać cię do domu. Słucham? Opowiem ci wszystko w czasie lotu. Wiedz tylko, że Arktos jest bardzo chory i potrzeba. Miluniu! Hej! Gdzie ty? Miluniu!
Udało się nam. Chodź, wejdziemy do środka się ogrzeć. Chwileczkę. Najpierw proszę o lek na chorobę Arktosa. Tak, jak się umawialiśmy. No, Tabalugo, na co czekasz? Umowa to umowa. A poza tym, życie bez Arktosa byłoby takie nudne. Zgoda. Niestety, Jakubie, muszę cię rozczarować. Nie mam żadnego lekarstwa. Co ty wygadujesz? Ale nie martw się, za to wy macie go jak lodu. I nic nie kosztuje. Wracaj do siebie i zbieraj do woli. Ale co to jest? Właśnie lód! Jak najwięcej lodu! Arktos wyzdrowieje, jeśli wsadzicie go do wanny wypełnionej najzimniejszym lodem, jaki tylko uda wam się znaleźć. Chyba macie tam u siebie jakąś bryłkę lodu. Przede wszystkim mam dość tych prostackich żartów. Powinienem był zostać skrzypkiem, tak jak chciała mama. A ja, Tabalugo, jestem z ciebie dumna. Dlaczego? Po pierwsze, uratowałeś mi życie. A po drugie, dlatego, że mnie opłakiwałeś. Wiesz, naprawdę mnie wzruszyłeś, Tabalugo. Zwłaszcza, że smoki przecież nie płaczą. No cóż, czasem nawet smoki to robią. Jeszcze z pół godziny lodowej kuracji, Arktosie, i w pełni wrócisz do swojej dawnej formy. O nie, musisz trzymać termometr w ustach przez cały czas. A przy okazji, czy wiesz, kto polecił Jakubowi tę lodową kurację? Twój serdeczny druh Tabaluga. Z wdzięczności za to, że Jakub odwiózł go arktoplanem do doliny. Co ja słyszę? Niech mi ktoś pomoże! Niech mnie ktoś odłupie! Ktokolwiek! To rozkaz! Polejdź tu! Żąda tego twój władca! Zdrajco! Jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku, Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Teksty piosenek Krzysztof Rześniowiecki, śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Leszek Abrahamowicz, Mirosław Jękot, Rafał Żabiński, Jacek Jarosz, Jerzy Mazur i inni.